Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie, mówię ponownie, ponieważ niedawno też rozmawiałam z Agatą Czeremuszkin-Chrut. Znacie już ją, ale dla osób, które nie wiedzą, przedstawiam. Agata Czeremuszkin-Chrut, artystka, przede wszystkim malarka, reprezentowana przez Galerię Xanadu. Nasze spotkanie dzisiejsze wiąże się z warszawskimi targami sztuki. Warszawskie targi sztuki trwają na Expo na ulicy Prądzyńskiego w Warszawie i tam będziemy prezentować, tam prezentujemy wystawę indywidualną, solo show Agaty Czeremuszkin-Chrut. Publicznie pierwszy raz prezentacja obrazu, który jest za nami, dlatego specjalnie nie pokazujemy go w całości, tylko uchylamy rąbka tajemnicy. Całą pracę możecie Państwo zobaczyć na naszym stoisku targowym, a także prezentujemy bryły malarskie, które były tak naprawdę przedmiotem Twojego doktoratu. Tak, prawda. I dzięki serdeczne za zaproszenie tutaj dzisiaj i przede wszystkim na targi. W zeszłym roku też miałyśmy się spotkać, ale pandemia pokrzyżowała plany i w tym roku wykorzystamy to w dwójnasób, prawda? Tak, trochę się to ponakładało, bo w ubiegłym roku już był plan Twojej wystawy i już był to plan wystawy, która będzie zawierała i malarstwo, i te bryły malarskie, a to natomiast nie było w planach w ogóle wystawy papierów, która dopiero co się w Xanadu skończyła. Więc faktycznie mamy bardzo intensywny okres Agaty Czeremuszkin-Chrut w Xanadu. Kto na wystawie papierów Agaty u nas nie był, może nadrobić wirtualnie tą zaległość w postaci spaceru 3D dostępnego na naszej stronie. Dokumentacja wystawy w postaci fotograficznej także jest dostępna. A wróćmy do tego, co na targach, wróćmy do tego, co teraz pokazujemy i prezentujemy, czyli przede wszystkim do brył. Przynajmniej na początek w rozmowie wróćmy do brył. Opowiedz trochę o tym doktoracie, o jego koncepcji i w ogóle o koncepcji tych przestrzennych obiektów. Więc te obiekty już trochę zdążyły okrzepnąć, ponieważ doktorat obroniłam dokładnie ponad 2 lata temu, więc nie dokładnie, na uczelni w Łodzi. I moim tematem było malarstwo w przestrzeni. Tą przestrzenią zainteresowałam się może w wyniku jakichś takich moich osobistych koligacji, może w wyniku podróży, sama nie wiem. Ale zawsze ten temat był jakoś taki mi bliski. I przede wszystkim też chciałam wyjść poza medium płaszczyzny i medium malarstwa. Chciałam trochę przejść się po tych dyscyplinach, poprzekraczać te bariery, które oczywiście w dzisiejszych czasach już nie są tak sztywne i artysta może właściwie robić co chce. I postanowiłam z tego skorzystać. To było dla mnie takie dość mocno odświeżające, ale też to była taka trochę podróż przez jakieś przez wieki przeszłe, przez historię sztuki, gdzie ta przestrzeń w malarstwie funkcjonowała, bo tak naprawdę przestrzeń w malarstwie jest zawsze, tylko może nie zawsze tak bezpośrednio traktowana jak u mnie. W większości przypadków jest to po prostu poszukiwanie przestrzeni na płaszczyźnie. No ja postanowiłam wyjść w przestrzeń. Ale to są ciągoty do rzeźby, czy jednak głębsze opowiedzenie o malarstwie? Głębsze opowiedzenie o malarstwie za pomocą rzeźby. Chyba nieprzypadkowo też wybrałaś jako uczelnię, która akuszeruje temu doktoratowi w takim, a nie innym temacie, właśnie łódzką ASP, bo te bryły są jak na Twoją twórczość malarską, która jest bardzo biologiczna, te bryły są bardzo geometryczne. Tak. I mam wrażenie, że w tą Łódź się bardzo ciekawie w związku z tym wpisują, łącznie z jakby łódzką tradycją abstrakcji od Strzemińskiego, od Kobro wywiedzioną. No faktycznie, może i tak jest, ale walczyłam właściwie o to, żeby właśnie odejść od takich swoich jakichś schematów i przyzwyczajeń. No i z tego byłam zadowolona, że właściwie wyszło coś zupełnie innego, wyszło coś kompletnego, głębszego, takie trochę studiowanie koloru, myślenie o nim nie tak jak zwykle intuicyjnie, tylko bardziej pod kątem, może nie tyle naukowym, ale pod kątem jakiejś systematyki, pod kątem pracy w odcieniach, w określonych gamach. No i tu było dużo ograniczeń, tak? Nie było takiego freestylu, który sprawia dużo przyjemności. Było cały czas myślenie o tym, jak to wyprowadzić, czyli,
czyli są to rzeczy takie. Dla mnie one są w pozytywnym słowa znaczeniu formalistyczne, to znaczy to jest faktycznie rozkładanie koloru na czynniki pierwsze i takie analizowanie go w sposób niezwykle dogłębny, gdzie ta bryła jest czymś jakby oddaną widzowi paletą do analizy, do kontemplacji, do relacji, bo sam kształt chyba trochę się cofa w stosunku do ekspresji koloru, ten kolor jest jednak na pierwszym planie. No, kształt traktowałam troszkę jako podobrazie jednak, no, ale z drugiej strony kształt też determinował później moją pracę z tym kolorem. Oczywiście starałam się z każdej gamy wycisnąć ile się da, mówiąc kolokwialnie i przybliżając to Państwu. Czyli są tam odcienie bardzo różne i starałam się, żeby to było takie bogactwo kolorów w każdej bryle, w każdym obiekcie. Ale rzeczywiście, no, na początku były bryły, tak jak to mamy w zwyczaju, sięgając po podobrazie. Oczywiście te bryły też były zaprojektowane, tak? One są, posiadają określoną liczbę cięć, one są pogrupowane. Jest tam trochę taka zabawa zaistniała, jak to można nazwać, jak układanka, jak taka jakaś gra logiczna. W tym kierunku pójść. Staramy się to pokazać i podkreślić w aranżacji wystawy, pokazując te bryły zarówno w ekspozycji na ścianie, jak i w przestrzeni podłogi, nazwijmy to tak w przystępny sposób, czyli pokazując właśnie to przejście od obrazu do rzeźby, od płaskorzeźby ściennej do bryły autonomicznej właśnie w przestrzeni. Więc myślę, że ta układanka, o której mówisz, też aranżacyjnie jest tu czytelna. Ale wystawa to nie tylko bryła, to także nowe prace malarskie. Ty powiedziałaś przed momentem, że w tych bryłach chciałaś się ograniczyć, żeby nie było tej łatwości i przyjemności tworzenia, którą masz w malarstwie, ale w malarstwie też ciągle stawiasz sobie nowe wyzwania. I kiedy pewien motyw, pewną koncepcję opanujesz i jest dla Ciebie już prosta, to ją oczywiście porzucasz i idziesz dalej szukać. Czyli co nowego w malarstwie, co jest w tej chwili, w tej tematyce największym wyzwaniem? Ja nie wiem, czy ja opanowuję pewne tematy, one mi się po prostu wyczerpują. I jakby... Nie mam już nic więcej do powiedzenia, więc staram się iść dalej, ale co nowego? Chyba monochromatyczność. Seria nazywa się tak roboczo materiały, o czym chyba już mówiłyśmy kiedyś. No i to jest taki trochę ukłon, jakby próba ukłonu w stronę Boyce'a, w stronę materiałów, które poniekąd mogą stanowić dla nas pewną ochronę. Mogą dawać ciepło, mogą dawać zabezpieczenie przez różnymi innymi czynnikami. No i tutaj z czego jeszcze czerpałam? Oprócz tego, że nieśmiało powiem, że jakby inspiracją był Boyce, to z makrofotografii, z otoczenia, tak? Ja zawsze miałam poczucie, że przynajmniej w poprzednich Twoich cyklach to, co malujesz, choć jest abstrakcją, jest gdzieś zwarte w bryle i ta koncepcja, ta kompozycja jest centralistyczna, taka dośrodkowa. Natomiast ten nowy cykl jest zupełnie pod tym względem odmienny, jest właśnie rozlewaniem się obrazu poza ramę Blade Ramu, poza jego fizyczną, przestrzenną ramę. Wyjście właśnie w przestrzeń, to się niezwykle z tymi, to w ogóle, co prawda ten doktorat był już ponad 2 lata temu, ale ta koncepcja, to myślenie wyjścia w przestrzeń jest właśnie chyba najbardziej w tym cyklu widoczne. No może jest to taki jakiś rzeczywiście powrót nawet z uwagi na kolorystykę, bo chciałam się ograniczać, chciałam właśnie tworzyć prace bardziej monochromatyczne, czyli znowu w jakichś tam gamach określonych. No i tak, rzeczywiście, to jest coś innego i z tym się mierzę, z tym rozkładaniem kompozycji właśnie na całość, rozwijaniem jej jakoś z tego kokonu, który często się u mnie pojawiał na zewnątrz.
A myślisz, że jest coś takiego jak autoinspiracja, jak fakt, że te bryły do Ciebie wróciły do pracowni i z nimi obcowałaś i one mają jakiś wpływ w tym momencie na koncepcję malarską? Na pewno. Są takie w moim mózgu różne źródełka, które po prostu kiedyś ewoluują w nowe cykle, nowe prace i to są rzeczy po prostu, które siedzą gdzieś niedokończone. Jeśli gdzieś jest potencjał, to ja o nim pamiętam. Nawet szkicowniki nie są mi potrzebne, ani żadne notesy. Po prostu to zostaje w głowie i, no i gdzieś tam w pewnym momencie ewoluuje. To ja na zakończenie poruszę taki temat bardzo niebezpieczny, czy unikany przez artystów, czy też taki, gdzie... No bo chcę użyć słowa dekoracyjne. I te bryły są niezwykle dekoracyjne, a kiedy artyście się powie, że twoje malarstwo czy twoja twórczość jest dekoracyjna, to jest trochę tak jakby powiedzieć, że kiczowata. I to jest taki moment, w którym artysta zwykle się spina i tak gdzieś tam jeży. Ale faktem jest, że jest niewielki krok już pomiędzy tą bryłą malarską a designem. To wyjście w przestrzeń, to wyjście w obiekt jednak wyprowadza nas też do właśnie aranżacji przestrzeni, do designu, czyli do dekoracyjności też w pewnym sensie. Jak Ty widzisz to w aranżacjach przestrzennych, jakby w wyprowadzenie z tego dość sterylnego, czy targowego, czy nawet White Cube Galerii, wyprowadzenie tych prac w przestrzeń swojską, domową? Myślę, że dobrze się tam poczują. Miałam kiedyś taki pomysł, właściwie to nie był mój pomysł, ktoś chciał je postawić na ogródku, ale to chyba było zainspirowane też moim eksperymentem, bo jedna z brył właśnie na moim ogródku niszczeje celowo. A propos tej dekoracyjności, to może kolor zawsze tak dekoracyjnie może się kojarzyć, a w związku z tym, że one są głównie o kolorze, to dlatego tego słowa dekoracyjność użyłaś. Ale tak się zastanawiam, jak one odnalazłyby się w domach, w czyjejś przestrzeni. Myślę, że żeby to miało sens, to przede wszystkim potrzebują przestrzeni właśnie. To nie jest rzecz, która nadaje się chyba do jakichś małych pomieszczeń. Czyli tak, jakby większe przestrzenie, powietrza. Czyli czujesz to jednak w takiej przestrzeni też? Czuję, jasne, że tak. No, już właśnie ktoś chciał je postawić na ogródku, ale moja jedna właśnie na ogródku nie chce się zupełnie zniszczyć. No właśnie, bo to jest też ciekawa historia, w którymś momencie, kiedy już ta bryła była w ogrodzie wystawiona na działanie deszczu, wiatru i wszystkich tych zmienności atmosferycznych, to w Twoim domu był remont, byli robotnicy, którzy pracowali też w jakichś epoksydach i postanowili Ci tą żywiczną powierzchnię rzeźby trochę podrasować, zabezpieczyć. To prawda. Masz zewnętrzną ingerencję. Zupełnie kosmiczna sytuacja, ponieważ w ramach stypendium napisałam projekt, którego częścią właśnie był taki eksperyment wystawienia jednej z tych brył. Nie z tych doktoranckich, tylko ja wcześniej jeszcze zrobiłam jakieś 40 próbek, te marne 40, które wprowadziły mnie w ten temat, tak żeby tą bryłę poczuć, no bo tą rzeźbiarką jednak nie jestem i się absolutnie nie czuję. Dlatego potrzebowałam czasu, żeby do tego dojść. No i tak, mam te 40 brył, postanowiłam jedną wystawić na ogródek i sprawdzić, kiedy ona się rozłoży, ale tak rozłoży na części, tak żeby się rozpadła, ponieważ elementem tego doktoratu było też jakby czynnik czasu, jakaś destrukcja, jakieś takie właśnie starzenie się, niszczenie, rozpad. To są rzeczy, które mnie zawsze interesują i chyba wszędzie się pojawiają w całej mojej twórczości. Jakby to podsumować, to te rzeczy są stałe. A w cyklu odłamki było to bardzo tak mocno odczuwalne i w ogóle ten cykl głównie był o tym. No ale wracając do mojej bryły, ona sobie stoi na ogródku i dzielnie się opiera działaniu wszelkich
czynników atmosferycznych naprawdę nie chce się rozpaść. Nie chce się rozpaść, jestem zrozpaczona, że to się nie dzieje. Natomiast właśnie wracając do tych robotników, to rzeczywiście panowie wylewali żywicę epoksydową na schody w domu. No i wychodzili, jak to się mówi, brzydko na fajkę. Ja byłam cały czas przy nich, ale nie wiem, w którym momencie panowie się tak mocno zainteresowali tą moją realizacją, zaczęli mnie zagadywać, co to jest, a że na bryle była żywica, więc to już totalnie było w ich guście. No i rozmawialiśmy o tym, a kilka dni później okazało się, że oni tą bryłę pomalowali na biało, chociaż ona była czarno-biała. Wysypali jakieś na to cekiny. No i byli bardzo dumni, że już teraz jak oni malowali tą bryłę z każdej strony, to już bym się na pewno nie zniszczy, żebym się już nie martwiła. Tak, czyli masz konstrukcję w procesie. Poczułam się naprawdę w innym świecie, poczułam się, jakby to się nie działo, ale no, była to ingerencja z zewnątrz i było to w sumie fajne. Ale akceptujesz tą sytuację? Jako doświadczenie tak. I tym zakończymy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do doświadczania wystawy Agaty Czeremuszkin-Chrut na warszawskich targach sztuki. Piątek, sobota, niedziela jesteśmy tutaj dla Was. Mamy nadzieję, że targi, jak zresztą zawsze, będą doskonałą okazją do rozmów, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy do tego, żebyście z nami byli, znaleźli czas. Wystawa jest ciekawa, ale należy ją zobaczyć na żywo. Tym razem materiału typu 3D nie będzie. Oczywiście będzie takie nagranie z całych targów, ale nie będzie poświęcone tylko naszemu stoisku, więc faktycznie, żeby doświadczyć brył, doświadczyć malarstwa Agaty, należy nas odwiedzić. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję.